Mógłbym nawet teraz do Rio de Janeiro jeszcze w tym roku pewno się zakwalifikować i walczyć tam o medal. Ale to nie o to w życiu chodzi. W styczniu na naszym blogu tematem jest wychowanie. Chcemy pokazać, jaka jest rola sportu w rozwoju młodego człowieka. Dlatego rozmawiamy dziś z panem Mateuszem Kusznierewiczem. Witamy serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Mateusz Kusznierewicz, którego myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. No, zawsze wypada się przedstawić, ale miło. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Jakimi trzema słowami opisałby pan siebie? Jakim jest pan człowiekiem? No, ja jako człowiek pod takim kątem psychologicznym niesamowicie zauważyłem, jak się pozmieniałem na przełomie lat. Zupełnie innym byłem człowiekiem, jako no, oczywiście nastolatek. Dużą zmianę oczywiście w życiu przeżyłem w wieku 21 lat, kiedy wróciłem z moim pierwszym medalem olimpijskim, tym złotym z Atlanty. No to wtedy mój świat niemalże wrócił się do góry nogami. Nabrał niesamowitego tempa. Później po 30 znów przeszedłem pewną transformację. I niedawno kończąc 40 lat stwierdzam, że jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem właśnie te 3, 5 czy 7 lat temu. Dzisiaj jestem człowiekiem przede wszystkim spokojnym i opanowanym, bardzo świadomym. To mówię bardziej tak pod kątem tego, jak siebie odbieram, który bardzo celebruje życie i to, co jest w nim najważniejsze. I już dzisiaj nie są to rzeczy materialne, do których przywiązywałem niesamowicie ważną, dużą uwagę, będąc nastolatkiem, czy właśnie tym dwudziestolatkiem, a zupełnie coś innego. Kompletnie coś innego i tutaj można sobie tylko wyobrazić, że to jest przede wszystkim dzisiaj miłość, rodzina, najbliżsi i to, co i to, z kim robię. Wspomniał pan o Atlancie. Jak pan sądzi w takim razie na ukształtowanie tych cech? Jaki wpływ miał sport? Bo o tym pan mówił. Cała kariera. No, generalnie wydaje mi się, że sport ma bardzo dobry wpływ na życie człowieka. Nie mam na myśli tutaj takiego sportu, którego ja wybrałem, sport wyczynowy, ale z kim nie rozmawiam, jakich obserwacji, czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, tutaj nie mam, to widzę, że na tym początkowym etapie życia dziecka przede wszystkim, myślę tutaj o wieku 5, 6, 7 lat, a później nastolatka, kiedy to dziecko, czy chłopak, czy dziewczynka uczestniczy w zajęciach sportowych, w jakiejś sekcji, na jakimś basenie, na jakichś zajęciach judo, gra w tenisa, jeździ na nartach, to niesamowicie się rozwija. I pod względem fizycznym, ale przede wszystkim emocjonalnym. Kontakt z rówieśnikami, systematyczność zajęć, wymagana w pewnym sensie dokładność i precyzja, która przekłada się od razu w kluczowy sposób na to, czy dotrzemy szybko do mety, czy nie, czy uda nam się coś zrobić, czy nie. No i to, co jest u dzieci bardzo jakby takie postrzegane jako coś trudnego, czyli dawanie sobie rady z porażkami tymi pierwszymi, prawda? Ja chcę wygrywać, a mi się nie udaje. To jest znakomita szkoła życia. A jeżeli jest to przełożone, tak jak w moim przypadku było, i o co zadbali moi trenerzy, opiekunowie, ale też i rodzice w formie zabawy, to ma to bardzo dobry wpływ, moim zdaniem, na rozwój człowieka. To jest klucz, moim zdaniem, do sukcesu w przyszłości. Więc bardzo zachęcam wszystkich, jeżeli ktoś to słucha i ogląda, dzień dobry, to żeby o tym pomyśleli, a ja na pewno tak zrobię w podobny sposób, jak to moi rodzice też zrobili ze mną, tak też robię obecnie z moimi dziećmi. Mam 5-letnią Nataszkę i 2,5-letniego Maksia i oni wręcz uwielbiają dzisiaj być aktywnym na wielu obszarach. Cofnijmy się do czasów, gdy miał pan 9 lat i zaczynała się pana przygoda z żeglarstwem. Proszę sobie wyobrazić, że to się nie zdarzyło, tak? Nie uprawiał pan tego sportu. Jak pan myśli, jak wyglądałoby pana życie bez tego? Jakby się to mogło potoczyć?
To jest dobre pytanie. Jak byłem mały, chciałem być kierowcą autobusu. Ponieważ do szkoły jeździłem tramwajem, później oczywiście przeszedłem na ten etap, ale zawsze gdzieś chciałem być kierowcą jakimś, przemieszczać się, podróżować. Najprawdopodobniej wybrałbym jakąś ścieżkę życia związaną właśnie z ciągłym przemieszczaniem. Zresztą ja widzę, że nadal mi się to bardzo podoba i w życiu tego potrzebuję. Myślę, że pracowałbym bardziej jako przedsiębiorca. Jeżeli nie byłbym sportowcem czynnym i aktywnym, to bardzo możliwe, że tą swoją przedsiębiorczość, którą także już za młodu zauważyłem, a później dopracowywałem, to wykorzystałbym też w sporcie. Jak? W jakim działaniu? Myślę, że może przy organizacji jakichś wydarzeń sportowych albo pracy ze sportowcami. Jednak zawsze ten sport gdzieś byłby bliski. Jeżeli miałby to być sport i nie byłaby to żeglarstwo, tylko jakaś inna alternatywa, to najprawdopodobniej byłaby to lekka atletyka. Ponieważ do lekkiej atletyki, może nie do biegania, tak, z czym się najczęściej kojarzy, czy rzucania kulem, czy młotem, czy dyskiem, ale oszczepem. Ja zawsze wszystkim daleko rzucałem. I to dosyć celnie, co ciekawe, więc... Kiedyś mi gdzieś tam nawet przeszło przez myśl, że jeżeli by igrzyska, bo igrzyska trwają długo, 2 tygodnie, jeżeli by te żeglarskie regaty trwały krócej, to mógłbym wziąć udział w dwóch konkurencjach, w dwóch dyscyplinach. I też tym samym konkurencjach. No ale oczywiście to jest gdybanie, to już mam to za sobą. Panie Mateuszu, powiedział Pan, czego uczy sport młodego człowieka, natomiast jakie cechy kształtuje? No dobrze, no to tak wymieniając po kolei, bo od razu myślę, że przejdę do meritum. No, to, co dla mnie dzisiaj jest najcenniejsze w moim życiu prywatnym i też zawodowym, to jest przede wszystkim systematyczna praca. Sport naprawdę w tym bardzo dużo pomaga. Bez treningu, bez dokładności, bez zaangażowania, które przekłada się właśnie na tą pracę, na te zajęcia, bez efektywności w działaniu, nikt nie zostanie dzisiaj mistrzem świata, czy mistrzem olimpijskim, czy nie osiągnie tego celu, czy sukcesu. Kolejna rzecz to jest motywacja. Czy to cecha charakteru? Myślę, że tak. Motywacji można się nauczyć, można znaleźć sposób, każdy indywidualnie na siebie. Tak, ale też, co badania zresztą bardzo teraz szczegółowo to przedstawiły, dotarłem ostatnio do takich fajnych opracowań, kiedy wyszło na to, że samomotywacja to jest jedno i odgrywa duże znaczenie, ale okazuje się, że dużo większe znaczenie niejednokrotnie ma sposób motywowania innych. To, jak my możemy kogoś motywować w zespole, w domu, w rodzinie, w zespole, w pracy, na boisku. Popatrzmy na rolę trenera, selekcjonera często. To wydaje się, piłkarze nie dadzą rady albo siatkarze, ale mają takiego charyzmatycznego, pełnego energii i wigoru trenera, który potrafi po prostu wygrać tą drużyną, nawet z mistrzami świata. No właśnie, a propos trenera. Ja patrzę z mojej perspektywy, mam 3 dzieci i w ich życiu sport odgrywa bardzo dużą rolę. Tak. Natomiast niebagatelną rolę w ich życiu odegrali trenerzy. Pani Ania Zieman, Darek Adamczyk, Jurek Słowikowski, którzy nie tylko byli autorytetami, jeżeli chodzi o sport, ale kształtowali wiele ich postaw, tak? I no, pytanie do Pana. Czy w Pana życiu też trenerzy odegrali taką rolę? Ja miałem to szczęście, że na tym pierwszym etapie tej inicjacji ze sportem, już z tym sportem nazwijmy to wyczynowym, trafiłem na nie najlepszego na świecie trenera. Ten tak naprawdę w świętej pamięci wspaniały trener Leszek Pawlik, który był moim trenerem przez pierwsze 3-4 lata. On był przede wszystkim dobrym opiekunem, takim dobrym wujkiem,
który nauczył mnie, którą ręką trzymać ster, którą ręką trzymać szoty, jak patrzeć na wiatr, jak nosa używać, bawić się przy okazji tego, uczestniczyć w zajęciach. My niejednokrotnie więcej mieliśmy różnych innych zajęć, jak bawiliśmy się w podchody, w siatkówkę graliśmy, w piłkę, pływaliśmy w jeziorze, niż spędzaliśmy czas na nauce. Ale to właśnie był jego klucz do sukcesu, żeby nas zachęcić do aktywności, do takich zajęć. Ale jego kompetencje, jego poziom szkolenia w pewnym sensie się wyczerpał w moim przypadku, kiedy ja właśnie po tych 3-4 latach byłem już takim żeglarzem, na takim poziomie, gdzie potrzebowałem już bardziej specjalistycznego trenera i wtedy pan Leszek oddał mnie panu Jorkowi. I kto inny mnie przejął i mógł mnie szlifować na kolejnym etapie mojej ścieżki, więc o tym też trzeba pamiętać. A rodzice, och, całe szczęście, że nie należeli do tak zwanego KOR-u. Panie pewno słyszały kiedyś o tym skrócie KOR, to klub oszalałego rodzica. To jest niesamowite, jak nawet tutaj w Gdańsku widzę, przyjeżdża 200 małych zuchów, optymiściarzy, pływają, a z nimi 400 rodziców, opiekunów, często z lunetami, z motorówkami, no i te biedne dzieci wracają, co po niektóre biedne oczywiście wracają z tych wyścigów, otrzymują cały wykład od rodziców, jak to, dlaczego nie popłynęli w lewo, a w prawo i tak dalej, no i presja niesamowita jest na nich wywierana. A moi rodzice przede wszystkim pomagali mi w dojazdach na zajęcia, tak naprawdę logistyce i wspierali, i nasłuchiwali. Co mi się podoba, a co mi się nie podoba. W pewnym momencie ja zacząłem mówić dużo więcej, że bardzo mi się podoba żeglarstwo, a już nie pływanie, a nie tenis, a nie muzyka. I dzięki temu mnie tak dobrze poprowadził. Tutaj dwie sprawy, gdyby z jednej strony presja tych rodziców, a z drugiej strony brak zaufania chyba do trenera, tak? Bo jeżeli oddaję dziecko w ręce trenera, to nie muszę już patrzeć jemu na ręce, tak? Natomiast wielu tak robi. Tak. Znamy takie przykłady.